Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim dziękuję serdecznie za zaproszenie, że mogę uczestniczyć w tej sesji. Towarzyszy mi taki obraz. Przyszła do mnie siostra na rozmowę i w ręku trzymała antyramę. Ta antyrama była pokryta piaskiem. Zaczęła płakać i przez łzy powiedziała: pomóż mi odnaleźć, on jest przykryty. Nie wiedziałam, o kim mówi, ale w trakcie wypowiadania swojego zranienia palcem przesuwała piasek po tej antyramie. I dzięki temu mogłam zobaczyć, że w tej antyramie jest twarz Jezusa. To jest obraz taki bardzo poruszający, jeden z wielu, jeden z tych obrazów, który w mojej pracy, mojej posłudze codziennej towarzyszy mi. I jeżeli są siostry zakonne, które słuchają nas, słuchają tej sesji, to chciałabym powiedzieć, że jesteśmy po to, by wam pomóc, jesteśmy z wami i nie czujcie się osamotnione. Przechodząc do meritum sprawy, czyli do meritum tematu, warto zaznaczyć, że dzisiaj możemy mówić o przypadkach wykorzystania, bo na ten temat posiadamy wiedzę. Natomiast nie możemy, przynajmniej na ten obecny moment, mówić o problemie wykorzystania jako stwierdzonym fakcie na mniejszą bądź szerszą skalę, ponieważ nie posiadamy danych statystycznych. Z ramienia konsulty przełożonych wyższych żeńskich zgromadzeń zakonnych nie była robiona dotychczas żadna ankieta, na podstawie której moglibyśmy dokonać analizy i moglibyśmy stwierdzić, na jaką skalę posiadamy problem. Ale nawet bez tych naukowych ankiet wiemy, że przypadki wykorzystania w żeńskich zgromadzeniach zakonnych nie dotyczą jedynie sfery seksualnej. Krzywdy w zakonach można podzielić na takie trzy podstawowe kategorie. Przypadki wykorzystania seksualnego nie tylko przez osoby duchowne, lecz również, patrząc na to społecznie, przez ojców, wujków, a nawet rodzonych braci. Druga płaszczyzna to jest przypadki nadużycia władzy przez przełożonych w niektórych zgromadzeniach, ale również zdarzają się przypadki nadużycia podwładnych w stosunku do przełożonych i reszty wspólnoty i wreszcie przypadki sił stosujących mobbing wobec pracowników w dziełach przez nie prowadzonych, czy też przemoc wobec podopiecznych. Myślę, że te przypadki są już bardziej nagłaśniane przez media. Po co o tym mówimy? Mówimy przede wszystkim o tym po to, by przyjąć do świadomości, że jeżeli kogokolwiek spotyka jakaś krzywda, jakieś nadużycie, to należy nazwać tę sprawę po imieniu i po prostu zacząć działać. Chcemy też powiedzieć, że krzywdy seksualne, nadużycia władzy, mobbing podlegają kościelnym kanonom i zgłoszenie takiej krzywdy to nie tylko prawo, ale nade wszystko obowiązek. Jakie są drogi wyjścia z istniejących przypadków nadużyć? Przełożone żeńskie zgromadzeń zakonnych posiadają swoje struktury, posiadają zasady. Są przełożone, które dbają o to, by problemy rozwiązywać na tak zwanym szczeblu lokalnym, czyli wewnątrz zgromadzenia. Są przypadki, które są zgłaszane zgodnie z prawem cywilnym i kanonicznym, ale chcemy też myśleć o zgromadzeniach, które potrzebują zewnętrznego wsparcia i tutaj wiedza na temat systemowych obowiązków i rozwiązań przekazywana jest również na cyklicznych zebraniach wyższych przełożonych. Kilka zgromadzeń ma już swoje delegatki. Jest to kilka na razie zgromadzeń. Ufamy, że będzie więcej. Jak wspomniałam, nie znamy skali potrzeb, ale już widzimy, jak ważne jest wsparcie Fundacji Świętego Józefa, które zapewnia pomoc psychoterapeutów, wsparcie prawników przy dochodzeniach wstępnych, dzięki nim tworzone są też wytyczne podobne do tych, które mają już diecezję, ale Fundacja Świętego Józefa zapewnia też coś bezcennego w życiu nie tylko osób konsekrowanych, lecz w ogóle ludzi. Pomoc i wsparcie duchowe w ramach dwóch projektów. Jeden z tych projektów już Marta tutaj nadmieniła, to jest projekt Telefon Zaufania Siostry dla Sióstr i w ramach tego telefonu
można tutaj, dokonują się takie, czy można dokonać takich dwóch pierwszych kroków bardzo ważnych. Po pierwsze, można opowiedzieć w sposób absolutnie dyskretny i bezpieczny o swojej krzywdzie. I druga sprawa, która wypływa z tego, to jest poczucie wysłuchania. I mamy już takie doświadczenie, że kiedy osoba czuje się wysłuchana, to wtedy rodzi się w niej takie pragnienie, aby przystąpić do działania. Telefon zaufania siostry do sióstr, można poprzez ten telefon można też otrzymać pomoc systemową, o której już zostało tutaj wspomniane. Druga inicjatywa to są siostry towarzyszące osobom zranionym. Było już o tym wspomniane, ja tylko dodam, że dane kontaktowe tych sióstr można znaleźć również na stronach internetowych, ochrona, episkopat, zgłoś krzywdę, wspólnota ze zranionymi. Mogę powiedzieć tylko tyle albo aż tyle, że ufamy, że mówienie o tym, zależy nam na tym, aby właśnie o tym mówić, bo taką mamy nadzieję, że dzięki właśnie Państwu, dzięki mediom informacja o naszych inicjatywach dotrze do sióstr i być może szczególnie tych, które teraz najbardziej potrzebują naszej troski, wsparcia i pomocy. My jesteśmy po to, aby słuchać, jesteśmy po to, aby pomóc, jesteśmy po to, aby wesprzeć każdą osobę, która jest w potrzebie. Dziękuję bardzo.